Doktor Ludmiła Nowacka przede wszystkim stałaby walczyniki na Bałtyk, bo ja pamiętam nie tylko na tych wejściach takich tradycyjnych, takich oficjalnych, pani prezydent wówczas się pojawiała, ale Harry Potter bardzo chętnie był oglądany. Więc pani Ludmiło, jako przewodnicząca Komisji Oświaty, czym dla Raciborza, dla raciborskiej kultury jest ta placówka już stuletnia? To przede wszystkim warto opowiedzieć, że to jest nie tylko element kultury, ale też element naszej historii. Ja pamiętam, dzięki jakby osobowości pana Hasa udawało się namówić do tej formy kultury przede wszystkim dzieci i młodzież. Jasne, że czasami w domu łatwiej było coś obejrzeć, wyciągając jakieś kasety, ale gdy się wędrowało grupą, gdy się wędrowało z jakimś takim namaszczeniem nauczyciela, który wcześniej opowiadał, co będzie i dlaczego to jest taka ważna dziedzina sztuki, to myślę, że to gdzieś w tych ludziach tam utkwiło. I proszę zobaczyć, jak się tutaj spotykamy, to nie wypominając, są to raczej stare kadry, które gdzieś ten element sztuki miały zaszczepione dawniej. I my chętnie do tego kina wracamy, chętnie tą sztuką się sycimy, chętnie o niej mówimy. Boli nas może to, że jakby ta jakość tego kina już troszeczkę, delikatnie mówiąc, odstaje od standardów XXI wieku. I ja jeszcze pamiętam swego czasu na sesji Rady Miasta byli przedstawiciele marszałka, którzy mówili o rozwoju, o takim architektonicznym, o możliwości jakby pozyskania tak przez to też dodatkowych klientów. Także no jakby wracam do tej idei, że warto, że Raciborzanie jakby zasługują na to, żeby to kino, tak jak zabiegamy o to, żeby były coraz lepsze ulice, szkoły, czy te miejsca, w których lubimy przebywać, takie kino powinno trochę, znowu użyję takiego delikatnego określenia, no, nawiązywać do tego XXI wieku. Wtedy też no, jakby ten odbiór tej sztuki jest zupełnie inny. Tutaj mówiono o schodach, mówiono o pewnych takich rozwiązaniach architektonicznych. No, trochę nam ich brak dla tych osób, które są starsze i muszą przyjść może na wózku, może o lasce, a może też chciałby się przyjść z jakimś dzieckiem. Dawniej były takie specjalne seanse dla maluchów, bo przecież nie dedykujmy tego tylko młodzieży i osobom starszym. Powinniśmy wiedzieć, że to jest ta forma sztuki, która jest przeznaczona dla każdego odbiorcy. Przecież pamiętam, w niedzielę były poranki dla właśnie maluchów i już wtedy się jakby nawiązywało do tej formy kultury, sztuki i wtedy już się jakby dążyło do zaszczepienia u tych dzieci tej ciekawości, tej inności, nie? Bo to wychodzi poza bajki, wychodzi poza teatr. I wiem, że dzisiaj to chętnie dzieci, rodzice inspirują w domach, ale wyjście to już jest jakby zmiana otoczenia, zmiana odbioru i taka pewna refleksja, że to nie jest przypadkowe, a nastawiamy się na coś świątecznego innego. No życzę nam wszystkim, żeby to kino spełniało nasze oczekiwania, wyobrażenia, żeby odbiór był doskonały. Wszyscy sobie życzymy kolejnych sal, życzymy sobie takiego repertuaru, który też jakby nadąża za tym, co jest aktualne. Bardzo dziękuję, pani doktor.